Na pewno to było dobre granie. Bardzo dobre granie. Szkoda. Szkoda, bo myślę, że jakbyśmy wygrali jeszcze jednego seta, to na pewno fajniej by się wracało do Bełchatowa. W Bełchatowie na pewno będzie bardzo trudno. Jeżeli chcemy powalczyć w złotym secie, to musimy wygrać 3-0, 3-1. Co myślę, że będzie... No z taką drużyną będzie bardzo ciężko. Dzisiaj mieliśmy swoje szanse. Nie wykorzystaliśmy ich, ale ja się cieszę, bo na takie mecze się czeka. W takich meczach się fajnie gra. Więc nie będę się smucił. Jestem pozytywnie nastawiony. Poczekajmy do rewanżu jeszcze. To powinien być nasz chleb powszedni. Na pewno emocjonalny mecz, bo atmosfera w tej hali jest kapitalna i tak, no, ja zawsze powtarzam, że swoje szanse trzeba wykorzystywać i to jest klucz, no, to jest mocno zagrywający zespół. Myślę, że były momenty dzisiaj, że fajnie to przyjęcie utrzymaliśmy, były momenty, że strzelili nas zagrywką i to jest najważniejsze, że w sytuacjach, kiedy tą piłkę mamy utrzymaną, to tam musimy rozwiązywać tę sytuację lepiej w ataku. Przede wszystkim myślę i na pewno też my możemy lepiej zagrać w zagrywce też w naszej hali, więc uważam, że wszystko jest jeszcze otwarte i przy naszej sile ognia również w serwisie, przy tej jakości możemy zagrać naprawdę dobry mecz w domu. Tak, no przy takiej atmosferze na wyjeździe, no jak kibice są przeciwko tobie, przeciwko twojej drużynie, gra się najfajniej, więc dlatego mówię, że bardzo przyjemnie dzisiaj było zagrać ten mecz. Mimo, że przegraliśmy 3-1, mimo, że mieliśmy gdzieś tam swoje szanse, ale nie wytrzymaliśmy w końcówkach po prostu i przeciwnicy wygrywają 3-1. Ale na pewno tak, na pewno gra się bardzo fajnie i cały sezon praktycznie czeka się na takie właśnie mecze. Ja czekam na takie mecze, gdzie jest duża adrenalina, skacze się wyżej, bardziej się chce. Jak jeszcze są kibice przeciwko tobie, to powtarzam się już teraz, to gra się dużo fajniej i myślę, że fajnie się grało. Szkoda, że nie graliśmy tak cały sezon, bo moglibyśmy być pewnie w innym miejscu trochę.